Cześć, dzień dobry. Jestem Piotrek i prywatnie uwielbiam jeździć na nartach. Zawodowo świetnie prowadzę. Przeprowadzę babkę przez ulicę i konferencję klimatyczną w taki sposób, abyś zupełnie nie poczuła różnicy. Na parkiecie śmigam jeszcze lepiej niż na nartach. W sumie to chyba rosół. Chociaż ostatnio chyba krem z białych warzyw jest na pierwszym miejscu. Tego, że wszyscy czegoś ode mnie chcą. Oprócz tego, że prowadzę wesela, jestem również przedsiębiorcą i mam zawsze rozpoczętych kilka tematów. Nigdy nie wiem, który obecnie prowadzić. Na co dzień zajmuję się wychowaniem swoich córek. To jest najtrudniejsze i najbardziej wymagające zajęcie. Nikt nie rozumie, dlaczego 8-letnia dziewczynka mówi do ciebie: wyjdź! A ty musisz. Prywatnie słucham muzyki latynoamerykańskiej, chociaż żadna muzyka nie jest mi obca. Kiedy jestem na weselach, lubię tak poprowadzić imprezę, taką zagrać muzykę, żeby każdy gość znalazł chociaż jeden utwór, taki, który wpadnie mu do gustu. Kiedyś powiedziałbym, że whisky z kolą, teraz już z powodu choroby nie mogę pić coli. Imprezy nie wyobrażam sobie bez kontaktu z ludźmi, bez gości, bez tej integracji, na którą przede wszystkim stawiam. Zatem dobra ekipa, fajne towarzystwo zawsze jest sukcesem danej imprezy. Nieważne jest miejsce, nieważne jest jedzenie, tym bardziej nieważny jest wystrój. Liczą się ludzie. Zawsze aktywnie, czyli latem nad wodą, zimą na nartach. Ostatnimi czasy wszyscy wiedzą, że mogliśmy się spotkać nad jeziorem. Teraz zapraszam wszystkich na wspólne wyjazdy na narty. Myję zęby. Odkąd noszę aparat na zęby, myję zęby. Czy nie, że wcześniej nie myłem. Chyba, że zapomniałem, ale teraz myję zęby. Tylko w parach? Tak lubię. Skromny. Przystojny. Przedsiębiorczy, zaradny i jeszcze raz skromny. To, że troszkę biorę sobie za dużo na głowę, to, że ostatnimi czasu mam mniej czasu dla rodziny, to, że mimo tego, że obiecuję żonie, że wrócę o 16, to wracam o 17. Zatem ostatnio trochę się spóźniam, ale tylko do domu. Bo wiem, że żona kocha i czeka.